Witajcie kochani, witam Was w kolejnym filmiku z serii modowo-kosmetyczne Co w trawie piszcze. Dzisiaj promocje w Krakowie, w związku z tym wybaczcie, że taka trochę dyskryminacja, ale chciałabym opowiedzieć trochę moim widzom, którzy mają możliwość zrobienia zakupów w Krakowie, o fajnych promocjach, które ostatnio wyczaiłam. Wczoraj byłam w sklepie Colosseum, w związku z tym wciąż to sklep jeszcze istnieje, likwidują go. Chodzi mi o Colosseum na rynku na ulicy Floriańskiej i naprawdę możecie skorzystać z bombowych promocji. Ja dzisiaj wybieram się po buty Emmy, które tak naprawdę teraz wiadomo nie wykorzystamy, ale w przyszłym sezonie wciąż będą w łaskach i kosztują na przykład po 20 zł w różnych wzorach, fajnych fasonach, w związku z tym myślę, że skuszę się na dwie pary. Poza tym dla przykładu, wciąż macie biżuterię po 5 zł, całą ścianę do wyboru, paski po 5 zł, jakieś bluzy, bluzy takie właśnie ciepłe z takimi miśkami od środka, albo takie typowo treningowe, od 20 do 30 zł, fajną bieliznę, fajne sukienki za 30 parę złotych. W związku z tym gorąco polecam, żebyście tam zajrzeli i na pewno coś fajnego dla siebie znajdziecie. Tylko po prostu musicie się nastawić na to, że kolejki do przymierzalnie są kosmiczne. Kolejny fajny sklep to konkurencyjny sklep po drugiej stronie, o którym Wam mówiłam, ten dyskont odzieżowy. On też traszczy sobie magazyny ze starej kolekcji i możecie na przykład skorzystać z bardzo fajnych promocji, na przykład od 5,90 są swetry zimowe. Wiadomo, swetry teraz nam się nie przydadzą, miejmy nadzieję, ale w przyszłym sezonie znów będziemy korzystać swetrów, szczególnie, że pojawiła się informacja w mediach, że zima teraz będzie trwała pół roku, lato pół roku, więc na te pół roku trzeba sobie wypełnić szafę. Więc po co przypłacać w normalnym sezonie zimowym za pełnowymiarową, znaczy dopłacić pełnowymiarową cenę za rzeczy, skoro teraz możecie je kupić od 5,90. Świetne swetry, ja mam ochotę na taki swetr pomarańczowy z takimi łatami tutaj na łokciach. Od 5,90 do kwoty 19 zł, t-shirty po 4-5 zł, różnego rodzaju narzutki, fajne leggingsy w różnych kolorach od 9,90, nie wiem czy mówiłam, paski po 5,90 zł i świetne jeansy od 19 do 29 zł. W związku z tym polecam się tam wybrać. Kolejny sklep, który też warto odwiedzić, to Tidy Whale. Też rozpoczęły się tam fajne promocje, fajne, obiecujące właśnie rzeczy. Możecie sobie zakupić za niską cenę. Biżuteria zaczyna się od 3,90 zł, t-shirty od 14 zł, fajne jeansy od 30 zł, więc trzeba po prostu pójść i się przekonać i może coś fajnego wyhaczycie. Również w sklepie Inna, który znajduje się i na rynku w kilku miejscach i w bodajże na przystanku Basztowa Lot, naprzeciwko księgarni Globus, też znajduje się ten sklep Inna. Możecie skorzystać też z promocji, też wyprzedają ostatnie rzeczy z starej kolekcji. Od 9 do 19 zł możecie kupić fajne t-shirty, fajne bluzy, fajne narzutki, biżuterię, paski i tym podobne, więc też warto sobie zobaczyć, może coś fajnego wyhaczyć. Oraz ostatnio w Accessorize zauważyłam, nie wiem, może to już wszyscy wiedzą, ale dopiero ja się zorientowałam, ale mówię pro forma, może komuś się przyda, że możecie tylko skorzystać, będąc studentami, mając przy sobie legitymację studencką, robiąc zakupy, możecie tylko skorzystać z 10% zniżki na wybrany asortyment. Po prostu kupujecie rzecz, pokazujecie legitymację i 10% zniżki macie, czy tam na torebki, na biżuterię, czy na co tam jeszcze chcecie. W związku z tym zachęcam do skorzystania i wciąż również gorąco zachęcam do skorzystania ze sklepu Wszystko po złoty 23, który od notabene cudem zmienił się w złoty 50, więc miejmy nadzieję, że ta cena nie zacznie regularnie rosnąć i nagle nie pojawi się w 2,50 albo 5 zł, bo fajne rzeczy można teraz kupić tam właśnie do domu. Ja się wybieram dzisiaj po ramki, po kalendarze i po takie rzeczy do wystroju domu. On się znajduje na ulicy Długiej, zaraz obok przystanku Pędzichów, musicie zejść w dół troszeczkę w stronę Kleparza i po lewej stronie widzicie taki sklepik, tylko trzeba się przyglądać, bo te sklepy są dość właśnie blisko siebie usytuowane. I to by było wszystko, jeśli chodzi o te modowe tym razem nowości i promocje godne uwagi w Krakowie. Zauważyłam, że ten właśnie cykl filmików raczej się spodobał, w związku z tym myślę, że będę coś takiego kręcić, bo może coś fajnego dzięki mnie uda Wam się wyhaczyć i będę z tego powodu bardzo szczęśliwa. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!